Cześć! Z tej strony Aleksandra Klimkowska i Karol Jędruszek. Witamy Was w audycji To się nadaje. Naszym dzisiejszym gościem jest Mateusz Bartel, arcymistrz szachowy i osoba odpowiedzialna za polską wersję portalu czes 24pl Odpowiadam na pytania, jak rozmawiać z dziadkiem? Może nie zawsze trzeba rozmawiać, tylko warto zagrać z nim w szachy? Czy małpa mogłaby wygrać z arcymistrzem? I dlaczego rok 2020 jest prawdopodobnie najlepszym rokiem w historii szachów? Oglądajcie! Pierwsze pytanie w podcaście to trochę jak debiut szachowy. W takim razie, co jako debiut? Pion na e4, wolisz grać białymi czy czarnymi? Ja przede wszystkim bardzo lubię grać w szachy i tak naprawdę każda partia szachowa jest dla mnie jakimś tam mniejszym czy większym świętem. Także często pojawia się takie pytanie, jaki masz ulubiony debiut i jakie są twoje preferencje. Ja nigdy się, prawdę mówiąc, akurat na tym nie zastanawiałem. Jeśli chodzi o grę białymi, to zazwyczaj zaczynałem przez większość kariery ruchem E4. W sumie najwięcej ciekawych partii, tak mi się wydaje, zagrałem w partii hiszpańskiej. Jeżeli chodzi o stronę białą. Także przyjmijmy, że to może być mój ulubiony debiut. Natomiast czarnymi. No, chyba nie mam jakichś określonych preferencji. A co do tego, czy białe, czy czarne, no to większość wyczynowych szachistów powie, że jednak białe, no bo statystycznie wygrywa się nimi trochę częściej, ale wszystko zależy od, powiedzmy sobie, okresów w karierze. Miałem nie tak dawno taką serię na jakimś turnieju, że białymi szło mi jak po grudzie. Miałem pięć partii białymi, przegrałem cztery, zremisowałem jedną. No, i mówię, no koniec, nie umiem grać w szachy białymi. To było w 2019 roku. Od tego czasu nie przegrałem żadnej partii turniejowej białymi. Okej, okay, no była pandemia, także troszeczkę mi to ułatwiło zadanie, ale chodzi o to, że to się jak gdyby te preferencje odwracają. Mi się wydaje, że głównie chodzi o to, żeby lubić grać w szachy, a to jest coś, czego mi od ostatnich 30 lat nie brakuje. Szachy są zakwalifikowane jako sport. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jednak wiele osób się nie zgadza z tym stanowiskiem. Jak byś ich przekonał do tego, że szachy faktycznie powinny być uznawane za dyscyplinę sportową? No, dla mnie przede wszystkim sport to jest rywalizacja. I to wymierna rywalizacja, czyli rywalizacja, w której nie ma jury, nie ma ocen. I tutaj będę kontrowersyjny, ale powiem, że moim zdaniem szachy dużo bardziej są sportem niż łyżwiarstwo figurowe, w którym jak dla mnie rywalizacja jest zerowa, bo opiera się tylko i wyłącznie na werdyktach. Jakiegoś tam gremium, któremu się coś podoba, coś się nie podoba. Wiem, że tam są stworzone specjalne, jak gdyby, kryteria oceniania, natomiast nadal jest to ocenianie. Komuś się podoba coś bardziej, komuś coś innego. Natomiast w każdej dyscyplinie, w której jest dość łatwe ocenienie zwycięzcy i przegranego, na Podstawie ustalonych zasad. Dla mnie to już jest rywalizacja, to już można w ramy sportu klasyfikować. Jeżeli dla kogoś oczywiście. Sport równa się wysiłkowi fizycznemu, no to wtedy się nie dogadamy. Choć pamiętajmy o tym, że, że partia szachów, zwłaszcza długa, klasyczna partia szachów, która trwa 6-7 godzin, potrafi być, potrafi być niesamowicie wyczerpująca, i podczas takiej partii naprawdę człowiek potrafi się zmęczyć. I uwierzcie mi, że taki. Nazwijmy to turysta, który przyjdzie z ulicy pograć w szachy, to po takiej partii będzie wykończony, bo dla osoby, która nie gra na co dzień w szachy, nawet kilka minut takiego zaawansowanego, powiedzmy sobie, w pełni skupionego myślenia nad jakimiś zagadkami, problemami szachowymi. Sprawia, że czachadymi, jak to się kolokwialnie mówi, a, a, a profesjonalni zawodnicy, czy nawet wyczynowi, ale nie profesjonalni są do tego przyzwyczajeni. No, tak jak, tak jak było zawarte w pytaniu, nie wszyscy się z tym zgadzają. Dla niektórych jest to dziwne. Że szachy są uznawane za sport, natomiast ja nie mam wątpliwości, że to jest sport i cieszę się, że mogę ten sport uprawiać. Czy z szachami jest jak z baletem? Im wcześniej się zacznie, tym lepiej? Czy wiek tutaj nie gra żadnej roli? To znaczy, zależy, jaki jest nasz cel. Bo jeżeli chcemy z szachów czerpać radość, czy powiedzmy jakieś korzyści intelektualne zyskać. No to nie ma znaczenia kiedy zaczniemy. Można zacząć grać w szachy w wieku 50 lat i cieszyć się samą rywalizacją, czy pięknem szachów, bo szachy to tak naprawdę połączenie sportu, kultury, niektórzy twierdzą, że sztuki. Natomiast jeżeli chcemy być wyczynowcem, no to tak jak w każdej dyscyplinie, im wcześniej, tym lepiej. Nie znam tak naprawdę Albo niewielu znam arcymistrzów, którzy zaczęli grać w szachy po 10 roku życia. To tak naprawdę, oczywiście są przypadki, zwłaszcza kiedyś to było do przeskoczenia. 20, 30, no, czy 50 lat temu, jak ktoś zaczynał w wieku 10 lat, Nadal był uznawany za jakiegoś super wcześnie zaczynającego. Natomiast teraz 10 to już są weterani szachowych turniejów, zaczynają w przedszkolach. Bardzo rozpowszechnione są szachy w szkołach, w przedszkolach, ta edukacja się tam zaczyna, jak ktoś ma smykałkę idzie dalej, natomiast generalnie, żeby zaczynać grać w szachy wyczynowo, jeżeli chcemy grać w szachy wyczynowo, to musimy zacząć wcześnie. wcześniej. A często jest też tak, że rodzice albo znajomi kupują dzieciom najpierw warcaby i dzieci zaczynają od warcab, a później przechodzą dalej do szachu. Przynajmniej ja się spotkałam z czymś takim. Myślisz, że to jest właściwa droga, czy nie mieszałbyś tych dwóch, y, dwóch gier? To znaczy, jest takie y, y, powiedzmy sobie postrzeganie, że szachy mają coś wspólnego z Warca Babi. No Jedyna z mojego punktu widzenia podobi, jedyne podobieństwo to jest to, że, że, że partia rozgrywa się na szachownicy. Natomiast są to tak naprawdę dwie zupełnie inne dyscypliny i niewielu jest, niewiele jest osób, które jakby Dzielą pasję na szachy i, i na warcaby. Albo ktoś gra w szachy, albo w warcaby. Tutaj jest taki wyjątek w postaci ukraińskiego arcymistrza Wasylija Iwańczuka, który był jednym z najwybitniejszych. No jest, bo nadal bierze udział w turniejach. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii, którzy nigdy nie zostali mistrzem świata. On był wielokrotnie bardzo wysoko, ale, ale nigdy tego tytułu nie zdobył. A kilka lat temu stwierdził, że zacznie grać troszeczkę w warcaby, oczywiście stupolowej, nie 64. Polowe, bo 64 polowe podobno są nieciekawe, a 100 polowe jednak wymagają bardzo wielu obliczeń. No i, i, i łączył te dwie dyscypliny. Natomiast ja sam w Warszawie chyba nigdy nie zagrałem żadnej partii, także no, chyba, że w wieku 5 lat, więc no, to skojarzenie wydaje mi się takie trochę sztuczne i błędne, ale. Generalnie i szachy, i warzaby na pewno dla dzieci, zwłaszcza, są ciekawą formą em, rozrywki, zwłaszcza w świecie przepełnionym e, tą, tą do, e, wizualną e, rozrywką smartfonowo-tabletowo-telewizyjną, gdzie dziecko jest biernym odbiorcą, a tutaj zamienia się w rolę e, osoby, która musi odpowiadać za swoje decyzje i je troszkę przemyśleć, a nie tylko rzucić kostką. Jak już mowa o podobieństwach i o kategoriach, to na początku powiedziałeś, że mniej do sportu możesz porównać nawet użwiarstwa figurowe niż szachy. Czy w takim razie szachy można porównać jakby do e-sportu, tym bardziej teraz, skoro dużo turniejów odbywa się w formule online? I czy w takim razie może e-sport jest sportem? Czy e-sport jest sportem? Takie pytanie. Tak. To znaczy, nie do końca mi się podoba włączanie szachów w e-sport, aczkolwiek jest to w pewnym sensie w obecnej sytuacji zrozumiałe. To znaczy, dlaczego jestem przeciwny, bo szachy przez internet to są zupełnie inne szachy. W normalnej rzeczywistości, kiedy zasiadamy przy stole szachowym i przeciwko nam siedzi żywy człowiek. To my nie tylko gramy partię e, umiejętności, e, która rozgrywa się na szachownicy, my rozgrywamy też partię e, psychologiczną, rozgrywkę, w której e, dużą rolę gra pewność siebie, a pewność siebie to również język ciała, i my wysyłamy sygnały e, poprzez e, m, nasze tiki, nasze e, nawet. Od, począwszy od uściśnięcia dłoni, zwyczajowego uściśnięcia, którym zaczynamy partię, poprzez nawet to, w jaki sposób wykonujemy ruchy, w jaki sposób naciskamy zegar, w jaki sposób reagujemy na ruchy przeciwnika, grymasy na twarzy. To brzmi śmiesznie, ale no, tak jak w pokerze mówi się o tym pokero, poker face. tam również... No wiadomo, w pokaże jest to ważniejsze, tam wiadomo, dochodzi do blefów bardzo często na porządku dziennym, natomiast w szachach te blefy też są, natomiast oczywiście w mniejszym stopniu, to bardziej gra umiejętności niż blefowania. Natomiast, wracając do tego, o czym zacząłem mówić, ta walka psychologiczna jest bardzo istotna, jest fajnym elementem szachów, i znam ogromną liczbę graczy, którzy mają świetne umiejętności. Ale spalają się nerwowo podczas pojedynków, bo brakuje im pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. A przy pojedynkach online zmienia się, jak gdyby, otoczenie. Siedzimy sobie w otoczeniu na przykład domowym, w zaciszu gabinetu, nikt nam nie przeszkadza. W niektórych zawodach niektórzy jeszcze sobie włączą słuchawki na uszy i słuchają muzyki, choć akurat to jest ostatnio raczej zabraniane, ale. Zupełnie inna sytuacja gramy tylko my naprzeciwko z komputerem, i to nie do końca są szachy. To jest coś ciekawego, to jest coś nowego, to jest coś, co sprawia, że szachy zyskały gigantyczną popularność w czasie pandemii. Natomiast nie są to stricte takie szachy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. I z jednej strony jest to dla szachów szansa, a z drugiej strony też przekleństwo, bo jak gdyby wypieranie tych tradycyjnych szachów trochę zmienia postrzeganie dyscypliny. A czy e-sport jest sportem? Nie umiem do końca odpowiedzieć na to pytanie, o tyle, że choć nie jestem przeciwnikiem gier komputerowych, to zarazem wiem, że to też nie jest. Takie proste zakwalifikowanie tych rzeczy, bo nie zawsze te wyniki są wymierne, mam wrażenie. Były przecież różne sytuacje sporne, w których okazywało się, że ktoś wykorzystał jakiś błąd w grze i tak dalej, żeby zdobywać jakąś dodatkową przewagę. Ja nie śledzę takich rozgrywek, ja nie lubię w ogóle oglądać czegokolwiek, w czym nie partycypuję, także jeżeli muszę oglądać nawet rozgrywki szachowe, to się szybko męczę. A jak włączyłem sobie parę razy, żeby zobaczyć, jak to wygląda jakąś transmisję z turnieju bodajże w League of Legends, jeżeli się nie mylę, to prawdę mówiąc, po dwóch minutach już nie wiedziałem, gdzie ja się znajduję, bo tyle rzeczy tam błyskało, migało, że, że to nie dla mnie może jestem nie z tego pokolenia. Natomiast nie wykluczam, że e-sport że, że e powinien już być klasyfikowany jako sport. Natomiast wydaje mi się że szachy do tego do tej kategorii dużo bardziej się nadają niż gry komputerowe to już było wspomniane o tym, że światowa pandemia przyniosła rozkwit tak naprawdę popularności szachów. Na portalu czeskom był chyba rekord względem innych lat. W międzyczasie wygrana Jana Krzysztofa Dudy z Magnusem Carlsenem, później premiera serialu Gambit Królowej. A na końcu, właśnie w Polsce, jeszcze nominacja Jana Krzysztofa Dudy do plebiscytu 15 najlepszych sportowców. Czy rok 2020 był najlepszy w Polsce dla szachów, jeżeli chodzi o zyskanie popularności? No Bez wątpienia, szachy na całym świecie zyskały ogromnie dużo podczas pandemii. Zaczęło się bardzo szybko, bo już w marcu, kiedy wszystko zostało zablokowane. Ostatnim wydarzeniem sportowym, które jeszcze było rozgrywane, był turniej pretendentów, czyli zawodników, którzy walczyli o prawo do gry z Magdusem Karsenem, już wszystkie ligi zostały zamknięte, piłkarskie, koszykarskie i tak dalej. A zawodnicy zgromadzeni, ośmiu zawodników zgromadzonych w Ekaterynburgu jeszcze ruszyło. Z uwagi na lockdowny na całym świecie oni zakończyli rywalizację na półmetku. Turniej został przerwany i po roku czasu ma być teraz niedługo dokończony. Także taka niestandardowa sytuacja, natomiast nagle cały świat zaczął mówić o tym jednym turnieju, bo po prostu nic innego się nie działo. I to był początek tego wzmożonego zainteresowania. W międzyczasie bardzo dużą popularność zaczął budować arcymistrz amerykański Hikaru Nakamura, który na portalu Twitch zaczął prowadzić regularne streamy. Wtedy, kiedy się okazało, nie pamiętam po jakim czasie, że on ma. 330 tysięcy osób, tak zwanych followersów, i podczas niektórych transmisji nawet 30 tysięcy naraz go oglądało, najwięcej w ogóle w całym serwisie Twitch. W tamtym czasie wydawało się, że to są duże liczby, a one już teraz są żadnymi liczbami, bo, bo, bo to się, no nie wiem, podwoiło, potroiło od tego czasu, wszystko poszło w górę, bo, tak jak wspomniałeś, jeszcze doszedł serial Gambit Królowej, który był takim mega kopniakiem. Nie wiem, jakie są obecnie wyniki oglądalności serialu, ale one już dawno temu osiągnęły. Około 70 milionów widzów. Podejrzewam, że, że, że to się jeszcze zwiększyło. Także było naprawdę sporo fajnych rzeczy wokół szachów. Ja sam no, rozmawiam chociażby z wami, ale w międzyczasie, mimo tego, że w ogóle nigdzie nie grałem, że nie jestem numerem jeden w Polsce i, i tak dalej, nagle okazało się, że udzieliłem. Kilku albo nawet kilkunastu wywiadów, bo nagle wszyscy sobie przypominali: O, jest takie coś jak szachy. I, I tu były pytania o Gambit królowej, nie o Gambit królowej, o wygranie Janka, bo to też fajnie, że Janek pokonał tego Magnusa Karlsena. To się fajnie wtopiło w ten trend, w, kiedy, kiedy szachy miały, miały dobry czas. I choć to samo w sobie nie było gigantyczne osiągnięcie Janka, bo to była tylko jedna partia, my szachiści, niespecjalnie się ekscytujemy jedno, jednym zwycięstwem w turnieju, bo najczęściej Turniej to jest y, udany wtedy, kiedy sumujemy kilka dobrych partii, a nie jeden. Akurat Janek, kiedy pokonał Carlsena, zaliczył fatalny turniej tak naprawdę i gdyby nie to, że, że wygrał tą partię, to by powiedział, że Boże, Ty mów, po co ja jeszcze gram w szachy. E, natomiast wygrał i to się fajnie wtopiło, bo, bo, bo też media chętnie podchwyciły, że Magnus Carlsen został pokonany, że przerwał jakąś tam bardzo długą serię partii bez porażki i tak dalej. Czyli tu się kilka fajnych rzeczy połączyło. Faktycznie szachy mają dobry czas, no i pytanie, czy my, jako społeczność szachowa, potrafimy, będziemy potrafili przekuć to na coś więcej, czy, czy właśnie na, na to, że więcej dzieci będzie grało, czy większa będzie świadomość społeczna, że to jest coś fajnego, fajny sposób spędzania czasu, no i czy wreszcie będzie więcej tego, co jest solą szachów, czyli, czyli turniejów, bo pandemia się, mam nadzieję, kiedyś skończy. No i pytanie, czy wtedy wyjdziemy z tego internetu również na takie zwykłe turnieje, bo, bo to. To też jest w szachach fajne, że my budujemy taką społeczność, że ludzie przychodzą, grają między sobą, rozmawiają między sobą i, i, i tworzą właśnie grupę zgranych ludzi. Często się kojarzy, że to muszą być jacyś totalni nerdzi, że Jezu, jak można się spotkać i gadać o szachach czy coś, ale zapewniam was, że. To wcale tak nie jest. W szachy może grać każdy, niezależnie od buci, wieku i różnych innych rzeczy. I to jest ogromny plus szachów. My, jako szachiści, wokół tego serialu, chcemy, powinniśmy budować dobry klimat dla szachów. No i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Jak już mowa o tym dobrym klimacie, to przypomina mi się e, taka, taki wywiad i partia na kanale sportowym, gdzie rozegrałeś e, partię z Krzysztofem Stanowskim siedząc do niego tyłem, e, pokonałeś go bez problemu. E, czy masz jeszcze w zanadrzu jakieś takie podobne partie, e, którymi raczej byś się pochwalił z kolegami przy piwie, aniżeli w CV? Jakieś takie no, y, niezwy niezwyczajne partie? To Generalnie na ludziach, którzy mają trochę mniej kontaktu z szachami, granie tak zwanych partii na ślepo robi duże wrażenie. Nie tak dawno zresztą grałem na portalu chess24.com. Od stycznia jest tam polska wersja językowa. Ja zresztą jestem mocno zaangażowany w ten projekt i w ramach jednego z wydarzeń grałem tam tak zwany Banter Blitz. Czyli granie na żywo z widzami połączone z komentowaniem, no tylko tu dodatkowym utrudnieniem było to, że właśnie ja nie widziałem figur. Czyli jest taka możliwość na portalach internetowych, że widzimy tylko przed sobą pustą szachownicę, a przeciwnik widzi normalnie figury. No, i tak sobie graliśmy. Akurat przegrałem chyba jedną czy dwie partie przez godzinę grania, więc nie było to jakoś nie wiadomo jak skuteczne. Natomiast zawsze to wzbudza jakieś tam zaciekawienie, a jeszcze większe zaciekawienie wzbudza to, jak się gra z kilkoma osobami naraz na ślepo. Kiedyś właśnie w ramach powiedzmy takiego jakiegoś jubileuszu czy dorocznego spotkania w siedzibie mojego klubu czyli w klubie Polonia Wrocław zorganizowano taką e, symultanę grałem przeciwko czterem zawodnikom e, którzy nie mieli takich złych poziomów to był poziom takiego dość zaawansowanego amatora e, Pierwsza kategoria szachowa, druga. Być może był jeden kandydat na mistrza, nawet już nie pamiętam. No z czterema na raz grałem, udało się cztery partie wygrać, także byłem z siebie zadowolony. Natomiast no, to jest żaden rekord. Jeden zawodnik. Pochodzenia uzbeckiego, a reprezentujący Stany Zjednoczone, on się nazywał Timur Gariejew. Bodajże to jest wszystko do wyszukania w internecie. Pobił jakiś rekord Guinnessa, do którego się specjalnie przygotowywał w ilości rozegranych partii na ślepo naraz. To trwało bodajże 13 godzin. On podczas tego jeździł na rowerze i tak dalej, żeby tam. Na no, stacjonarnym rowerze, żeby jakoś to wytrzymać, i, i się ten, nie wiem, czy on z 50 ponad partii nie grał tej symultany. Jaki był wynik, to też nie pamiętam. Natomiast. Mm, to już wymaga naprawdę treningu takiego zaawansowanego, takiej większej ilości partii, żeby, żeby to wszystko mieć pod kontrolą. To, żeby zagrać dwie, trzy, cztery partie, podejrzewam, że większość zawodników na poziomie arcymistrzowskim bez większego przygotowania byłaby w stanie zagrać. A w Twoim przypadku granie w szachy to też możliwość podróżowania po świecie. Jaki kraj, w którym rozgrywałeś turniej, zapadł Ci najbardziej w pamięci? Albo pozytywnie, albo negatywnie? Ja akurat nie jestem takim strasznie aktywnym globtroterem, bo faktycznie szachy oferują niesamowite możliwości, jeśli chodzi o podróżowanie. Znajomi byli na chyba wszystkich możliwych kontynentach, biorąc udział w turniejach szachowych. Jak ktoś się przestawi trochę bardziej z. Na taki półwyczyn, powiedzmy sobie, to faktycznie może jeździć. Był taki arcymistrz holenderski pochodzenia rosyjskiego, Sergiej Tiwiakow. Który właśnie wybierał specjalnie turnieje w krajach, w których jeszcze nie był. Więc on zwiedził tych krajów ponad 100. Już tam nawet na Facebooku się chwalił, gdzie to on nie grał turnieju. Także, także był niemalże wszędzie. No, szachy można grać w Afryce, nawet coraz więcej jest turniejów. Tutaj taka anegdotka był turniej w Angolii i wszyscy byli zdziwieni. Ja też się dowiedziałem, że Luanda jest chyba jedną z najdroższych stolic na świecie że jest droższa niż Paryż, Moskwa i tak dalej. I, i właśnie tam było tak, że pierwsza nagroda była całkiem niezła, bo 5 tysięcy dolarów, ale jak poszli na, na taką niezbyt wykwintną kolację tuż po zakończeniu turnieju do jakiejś restauracji, to zapłacili na rachunku 1000 dolarów, także yy, i to nie był specjalnie jakiś wielki szał, no taka zwykła troszkę bardziej wystawna kolacja, ale też nie na nie wiadomo ile osób. Pamiętam, że to był dla mnie szokiem i faktycznie tak jest Luanda, kraj jest biedny yy, ogólnie, natomiast stolica jest Niesamowicie droga, jakieś takie totalne skrajności. Natomiast y, ja, ja przede wszystkim akurat byłem w Europie. Y, miałem co prawda możliwość przez dwa dni brać udział w pucharze świata, który odbywał się li, w Libii, kiedy to jeszcze był, była strona, której no, w której panował Kaddafi. Natomiast byłem wtedy młody i się bałem wychodzić z hotelu, także nic poza hotelem, przez te dwa dni, które tam byłem, nie zobaczyłem. Byłem w Indiach, byłem w Chinach, ale, ale tam specjalnie dużo też nie, akurat się nie naoglądałem. Ja generalnie lubię Europę. W Europie się dobrze czuję. Byłem praktycznie. Chyba w każdym europejskim kraju, niemalże grając w szachy. Pozytywnie się zdziwiłem, grając w Kosowie, bo się tak wydaje, że Kosowo to, co to może być, wiadomo, biednie, ale, ale miało to swoje uroki. I, I tam było całkiem nieźle. Natomiast z ulubionych moich europejskich krajów, to Norwegia, Portugalia i Słowenia tutaj od wielu lat się tego trzymam i choć kraje są zupełnie skrajne, zimno, ciepło i w sumie. Słowenia to wszystko po kolei góry, morze i tak dalej. To w tych krajach chyba mi się najbardziej podoba. A może kojarzysz jakąś partię? Na pewno masz taką partię, która siedzi ci mocno w głowie, albo jakiś ruch, który zrobiłeś w trakcie którejś partii, przez który nie możesz czasami zasnąć. No to, to, to podobne pytanie pojawiło się na Hate Parku, w tym wspomnianym kanale sportowym. Wtedy powiedziałem, że taką partią to były Mistrzostwa Polski do lat 14, kiedy grałem z moim rywalem, a później wieloletnim kolegą, z którym nawet prowadziliśmy czasopismo szachowe, ze Stanisławem Zawackim, z którym przegrałem partię i potem w tamtych mistrzostwach do lat 14 zająłem dalsze miejsce, chociaż czułem, że jestem najlepszy w stawce, ale tą partię przegrałem i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie ta partia długo we mnie siedziała, natomiast z bardziej takich um, aktualnych, choć to już 15 lat te, 15, 14 lat temu było, e, grałem w ostatniej rundzie Mistrzostw Europy Mężczyzn. Już z e, niemieckim arcymistrzem, wtedy jeszcze chyba Rumunii, Rumunię reprezentował Liviu, Dieter Nisipę. I właśnie gdybym wygrał, podzieliłbym lokaty 1-8, wtedy dogrywki były, więc miałbym szansę w tych dogrywkach jeszcze zagrać o pierwsze miejsce na kontynencie. No, i miałem taką pozycję, że no, nawet małpie, jakby ją posadzić przy szachownicy, byłoby trudno nie wygrać tej, tej partii. Na dodatek, ja miałem ponad 15 minut, przeciwnik 30 sekund. Co prawda, dodawane 30 sekund po każdym posunięciu, natomiast no, generalnie jego sytuacja była tak beznadziejna, jak to, się tylko, jak to tylko beznadziejnie mogło być. No, ale o, okazało się, że zrobiłem niewiarygodne błędy. No i partia zakończyła się remisem, a ja o a ja to Mistrzostwo Europy Dogrywki sobie nie zagrałem. Także to było wyjątkowo proste. I z perspektywy czasu nie wiem, jak ja tego nie wygrałem. I, i siedzi to w głowie i zawsze będzie siedzieć. To tym bardziej właśnie widać, że szachy są wyczerpującym sportem. Jeżeli mowa właśnie o takich to ile trwa trening szachowy i jak on wygląda? oraz jak się po nim zrelaksować, jak powtórzyć tą y, głowę po treningu. Ile trwa po, y, partia klasyczna? Nie, trening szachowy, taki normalny trening szachowy. No z treningiem szachowym to jest tak, że każdy każdy trenuje troszkę inaczej. No, y to jest bardzo indywidualna sprawa i są osoby, które siedzą codziennie bardzo regularnie. Są osoby, które robią to bardziej z doskoku. Tutaj właśnie często jest takie pytanie, i to też jest coś, co szachistów czasami trochę irytuje. Kiedyś zapytano Borysa Gelfanda, czyli wicemistrza świata z 2014 roku bodajże, ile Borys trenujesz nad szachami? A on mówi. Ale pytasz mnie o to, ile siedzę nad szachownicą, czy ile myślę nad szachami? Bo ja o szachach myślę cały czas. No i właśnie trochę tak jest, że, że nawet jak nie trenujemy, to gdzieś zajrzymy na internet, patrzymy na pojedynki, które są rozgrywane, bo w normalnym czasie, bez pandemii, jakieś turnieje szachowe grane są cały czas i coś ciekawego można zobaczyć w każdej chwili. I my jakoś, no tak jak normalni ludzie sprawdzają wyniki lig piłkarskich, koszykarskich, Siatkarskich, to my sprawdzamy te inne wyniki, a przy okazji, poza tym, że sprawdzamy wyniki, sprawdzamy partie, to też jest jakaś forma poszerzania wiedzy. Niektórzy od razu zapamiętują pewne rzeczy, niektórzy, ja niestety do nich należę, nie. Natomiast niektórzy, jak coś zobaczą, to po prostu wpada im do głowy, więc to też można powiedzieć, że jest trening. Także generalnie, żeby być wybitnym szachistą, tak jak na przykład Jan Krzysztof Duda, no to trenować trzeba. Na dobrą sprawę cały czas. Trzeba być naprawdę totalnie oddanym szachom. No ale tutaj też nie powiem nic odkrywczego. Jak chcecie być tenisistą, no to też nie jest tak, że sobie podbijacie piłką dwa razy w tygodniu po 15 minut, a potem piwko. Raczej trzeba się troszeczkę przyłożyć. No i e, hmm, chyba jest nawet takie powiedzenie, że życie jest na. Za krótkie, żeby poświęcić je szachom, ale to wina życia, a nie szachów. No i właśnie troszkę tak z szachami jest, że niektórym się wydaje, że szkoda, szkoda, szkoda czasu, szkoda życia, a niektórzy się w to zatapiają i, i, i myślą o szachach 24 godziny na dobę. Także, jeżeli ktoś chce być najlepszym na świecie, no to naprawdę musi się, musi się tym szachom poświęcić. To ci, którzy mówią właśnie, że nasz szachy szkoda życia często też używają argumentu, że po co się gra w szachy, skoro ta gra tak naprawdę już zaraz się skończy, bo jest ograniczona ilość ruchów, ograniczona ilość schematów e, i wszystkiego da się nauczyć. Jak e, trochę można powiedzieć tak kolokwialnie zamknąć usta tym hejterom, którzy w ten sposób e, mówią e, i przekonać ich, że jednak szachy są grą bardzo kreatywną i nie skończą się prędko? To znaczy na pewno jest zwiększone poczucie tego, że szachy jakby się spłycają i wzbogacają zarazem, za, za bo spłycają się pod tym kątem, że wraz z rozwojem komputerów rozwój tak zwanych debiutów bardzo się posunął do przodu. Dostępność do materiałów jest teraz bardzo prosta, do te materiały, które powiedzmy sobie 20 lat temu wszyscy by... Przyjmowali, z, jak nie wiem, manne z nieba, to teraz można za 10 euro kupić e, i, i, i sobie przestudiować samemu. Także e, taka wiedza e, do, do zapamiętania, do nauczenia się faktycznie jest łatwo dostępna. E, natomiast jest jej też tak dużo, że bardzo trudno się w tym połapać. E, I to, że, że ta wiedza jest dostępna, nie znaczy, że każdy ją ma. Jest takie przeświadczenie, że, e, że e, to wszystko wszyscy znają, ale tak naprawdę no, to jest dalekie od prawdy. Może na samym topie kilka osób bardzo, bardzo dużo rzeczy zna, ale no, to są takie, takie, takie ilości materiału. No, Możliwości w szachach jest więcej niż pierwiastków we wszechświecie, czyli 10 chyba do 54, jeśli dobrze pamiętam. Także no, to jest naprawdę troszkę tych ruchów, no nie da się tego zapamiętać. Ja gram w szachy no niemal 30 lat i cały czas się e, dziwię, patrzę czasami jak krowa namalowane wrota, jak, jak coś komputer wskaże mówię, że nie, to nie może tak być, to tak nie działa, a okazuje się, że tak. I to jest właśnie inna strona medalu. To znaczy komputery z jednej strony pokazały, nam, jak mało my rozumiemy w szachach, a z drugiej strony pokazały, odsłoniły też niesamowite piękno, taką czysto komputerową, matematyczną logikę, do której nigdy byśmy nie doszli, bo są takie pozycje, takie ustawienia, schematy, w których no, nawet nie tak dawno taką partię sobie, powiedzmy, odkryłem z 1994 roku. Ona była analizowana, komentowana przez dobrych zawodników. I nikt się nie zająknął nad jednym posunięciem, które komputer znajduje w sekundę. Potem wszyscy patrzą, wow, faktycznie, tutaj jest takie posunięcie. No i wiadomo, gdyby ludzie siedzieli i analizowali, nie wiem, bardzo, bardzo dokładnie, pewnie by prędzej czy później to znaleźli, natomiast no, zajęłoby im to godziny. No, zresztą przez 20 lat nikt tego nie zauważył. A tutaj dla komputera jedna sekundka i mówi, no 25. Ponad 20 lat. E, natomiast dla komputera jedna sekundka i to widzi. Także e, szachy są tak bogate, że e, nawet jak byłyby rozpracowane i komputery powiedzą, szachy jest, są grą remisową. E, no to koniec końców siadają ludzie, ludzie robią błędy. Zresztą szachy to są dobrym e, takim. Pokazaniem tego, że, że co z tego, że jest jakaś ocena obiektywna, powiedzmy, komputerów, jak, jak koniec końców siadamy my, my musimy rozwiązywać jakieś problemy, a jak ludzie rozwiązują jakieś problemy, no to cechą ludzi jest to, że się mylą. No, i, no i, i, i dlatego szachy zawsze będą ciekawe. Natomiast szachy akurat mają w zanadrzu ten ratunek, że można grać również w tak zwane szachy Fischera, czyli szachy, które zmieniają ustawienie figur na pierwszej i ostatniej linii. One, figury są tak samo symetrycznie ustawione zawsze, natomiast szach, wszystkie szachowe figury na pierwszej linii można ustawić na 960 różnych sposobów, co dość konkretnie zwiększa liczbę możliwości wówczas w partii szachowej. No, jest to oczywiście zupełnie inna gra wtedy, bo szachy początkowa, ta wyjściowa pozycja szachów jest najbardziej taka powiedzmy sobie zbalansowana. To wszystko bardzo logicznie jest ustawione i, i, i dlatego szachy przez tyle stuleci grane są zasadniczo bez zmian w zasadach. Natomiast jeżeli się to, te, ten, ten balans zniszczy, no to, to, to to wygląda troszkę dziwnie. Natomiast są rozgrywane od czasu do czasu bardziej w ramach ciekawostki niż, niż regularnych zawodów takie turnieje, chociaż nie tak dawno zrobiono. Chyba nieoficjalne Mistrzostwa Świata w szachach Fischera i też cieszyło się to zainteresowaniem, więc myślę, że jak już się szachistom zupełnie znudzi granie klasycznych szachów, to można przejść w szachy Fischera i tam możliwości są myślę, że nieograniczone niemalże. A, mówiłeś jeszcze o tym, że jak na przykład nie trenujesz, to sprawdzasz wyniki meczów. Tak samo teraz zwróćmy uwagę na to, jak są na przykład kibice. Wiadomo, że jeśli mamy kibiców piłki nożnej, to na pewno się ucieszą z jakiegoś gadżetu, nie wiem, podpisanej koszulki z autografem ulubionego piłkarza albo piłki. A co kolekcjonują w kafanie kibice szachów? Dobre pytanie. Generalnie tutaj rynek, rynek szachowy chyba nie jest aż tak bardzo rozwinięty, chociaż idzie, idzie na pewno w tym kierunku. Na, jak wspomniałem, jestem. Jestem odpowiedzialny za polską wersję językową portalu chess 24. Natomiast angielska wersja językowa ma dość rozbudowany sklep internetowy z różnymi bluzami, kubkami, długopisami, czy nawet jakimiś przenośnymi szachownicami. Także podobnie to wygląda, z tym, że no, umówmy się, no, jeszcze szachy nie, nie mają takiego powiedzmy. Takiej siły marketingowej, żeby ludzie chętnie pili herbatę z kubka z napisem Jan Krzysztof Duda zamiast Robert Lewandowski, choć miejmy nadzieję, że kiedyś tak się stanie. Miejmy nadzieję. A jak zachęcić ludzi, żeby zaczęli grać w szachy? Co daje gra w szachy i czy na przykład są osoby, które na pewno się nie odnajdą w tym sporcie? No właśnie, moim zdaniem. Akurat ze dwa dni temu na ten temat, bo zacząłem nie tak dawno internetowo studia w Stanach Zjednoczonych i miałem na ten temat, powiedzmy sobie, prezentację. I właśnie błogosławieństwem szachów i wielką zaletą jest to, że choć wydaje się i tak się utarło, że w szachy to grają tylko takie umysły ścisłe. No na pewno ty grasz w szachy, to ty z matematyki to jesteś, he, to w ogóle nie musisz myśleć. No to jest, to jest właśnie typowa, typowy stereotyp, który nie ma żadnego oparcia w faktach. Znałem przez, przez swoją karierę osoby, które były oczywiście z matematyki błyskotliwe i grały w szachy i takie, które nie potrafiły dodać dwa do dwóch. No, aż tak to może nie, ale, ale tutaj zdecydowanie nie ma Zasad i zdecydowanie, żeby nauczyć się grać w szachy przy dobrych chęciach, podejrzewam, że wystarczy godzinka, żeby ogarnąć zasady. Nawet w ramach krótkiego researchu szukałem materiałów na internecie. Są nawet wideo na YouTube, które można ogarnąć i które mniej więcej w 15 minut tłumaczą, co i jak. No zresztą, Umówmy się, skoro dzieci w przedszkolach potrafią y, dość szybko nauczyć się szachów, no to dorosły naprawdę nie potrzebuje specjalnie dużo czasu. Y, I też wiem, że właśnie sporo osób, które, które w późniejszym wieku uczy się w szachy, y, szybko się w szachach zakochuje, y, że jakby... Y, zastanawiają się, kurczę, czemu ja się wcześniej nie nauczyłem. Dla mnie takim bardzo pozytywnym oddźwiękiem było to, że, że po tym hate parku na kanale sportowym ludzie zaczęli mówić, kurczę, nie grałem w szachy 20 lat i teraz sobie przypominam, albo a ja spróbowałem, bo jeszcze tutaj hate park, tutaj serial Gambit Królowej, nauczyłem się, super sprawa. No i to jest fajne, że szachów można się nauczyć szybko, można się nauczyć w każdym wieku i to też jest taka szansa, można powiedzieć, nawet na takie międzypokoleniowe zrozumienie, bo Coraz ciężej jest rozmawiać dziadkowi z wnuczką w dzisiejszych czasach, a szachownicy mogą usiąść, mogą mieć razem frajdę. E, I e, to też jest jakby kolejna kolejna. Kolejny plus szachów, że, że międzypokoleniowo łatwo możemy odnaleźć jakąś taką nić porozumienia. Zresztą to są zawsze takie urocze obrazki na takich, trochę bardziej amatorskich, masowych turniejach, kiedy widzimy, że sześciolatek gra z osiemdziesięciolatkiem i ta partia jest naprawdę ciekawa. I, i takie sytuacje się naprawdę zdarzają. No a do tego szachy są taką no, gimnastyką umysłu. Tutaj bardzo często przywołuje słowa właściciela i sponsora. Klubu, w którym grałem, czyli Polonia Wrocław, pana Andrzeja Dadeło, który jest właścicielem firmy DSA, znanej chociażby z tego, że wspiera klub piłkarski Mień, Legnica. No i Andrzej Dadeło mówi właśnie, że. On gra w szachy, jest zaawansowanym amatorem i mówi, że po, pomimo tego, że, że jest zaangażowany w wiele projektów biznesowych i czasu ma jak na lekarstwo, to zawsze raz do roku stara się wygospodarować czas, żeby pojechać na turniej szachów klasycznych, te 9 dni na turnieju spędzić, bo mówi, że dla niego to jest. Świetne, świetna forma właśnie dbania o, o higienę umysłu że po prostu siada koncentruje się skupia się i jego zdaniem to bardzo mu pomaga w takim utrzymaniu mózgu w odpowiedniej powiedzmy sobie kondycji mówiąc o tej koncentracji to chyba najbardziej popularnym dopingiem w szachach jest niestety po prostu telefon komórkowy a czy są jakieś Legalne środki, bądź nielegalne, które są używane po to, żeby właśnie wesprzeć ten swój umysł w myśleniu i są używane przez szachistów? No, ja powiem szczerze, że nigdy się nie rozglądałem za czymś takim, więc nie wiem. Tutaj szachy mają też taką śmieszną sytuację, bo my od lat, jako szachy, staramy się dostać na, do rodziny olimpijskiej. W niektórych krajach idzie to lepiej, w niektórych gorzej. To oczywiście prowadzi do różnych absurdów. Znaczy absurdów. No, z jednej strony chcemy być traktowani jako sport, z drugiej trochę to wygląda śmiesznie, jak na przykład na Węgrzech, gdzie szachy trochę zbliżyły się bardziej do, do rodziny olimpijskiej i tam były po prostu. Ta, status szachów na Węgrzech jest taki, że za medal na Olimpiadzie szachowej sportowcy otrzymują emeryturę olimpijską. Coś, co w Polsce nie ma miejsca i w, praktycznie nigdzie na świecie nie ma natomiast tam szachiści są traktowani tak jak normalni sportowcy, no to to pociągnęło za sobą konieczność przestrzegania przez szachistów zaleceń ŁADA, czyli tej agencji antydopingowej, no co jest troszkę śmieszne, no bo umówmy się, no szachiści się tam testosteronem raczej nie szprycują, no i to było takie troszkę, troszkę dziwne, natomiast, do no bo, po co u szachistów szukać właśnie dopingu tego typu, skoro legalny, nie, nie legalnym, nie realnym problemem szachów jest doping elektroniczny i to jest coś, co, co jest dla nas problemem, a nie to, czy ktoś się naszprycuje e, jakiś tam. E, środków wspomagających koncentrację, czy coś, pewnie są takie e, środki, natomiast realnie e, jakoś nikt badań w tym kierunku chyba nie robił, no zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy zmagamy się tak naprawdę z innymi problemami, no to e, tego typu e, specyfiki tak naprawdę niespecjalnie nikogo interesują, no bo, bo to jest najgorsze akurat w tym dopingu elektronicznym, że e, tu już dokładnie tak jest, że można małpie dać telefon, no i małpa wygra z e, każdym na świecie e, no, i niestety ta pokusa będzie, była, była, jest i będzie. No, niestety dla wielu bardzo. Bardzo kusząca, a my jako szachy no, tworzymy jakieś mechanizmy, są różne algorytmy, które sprawdzają, jaka jest szansa na to, że ktoś na danym poziomie nagle wykonuje takie posunięcia. Ale, ale to wszystko jest troszkę takie śliskie pod względem prawnym, o tyle, że choć wiele osób ma pewność, że, że ktoś oszukiwał, no to tak długo jak się tej osoby nie złapie za rękę, no to jest troszkę ciężko wygrać to w sądzie. No i to jest taki. Grząski grunt póki co e, świata szachowego. E, no i niestety też to jest dla nas przykre, że niestety osoby, które, które sięgają po taki niedozwolony doping i środowisko jest przekonane, że oszukiwały, często w mediach mają niesamowite e, potem. E, niesamowitą słyszalność, i dla mnie, no, zapewne słyszeliście o, o sprawie zawodniczki, która została posądzona o oszukiwanie. Środowisko jest raczej zdania, że tutaj nie ma możliwości, żeby było inaczej. No i potem potem dochodzi do sytuacji, że Monika Soczko, nasza najbardziej utytułowana szachistka w, na przestrzeni ostatnich 20 lat, która miała niesamowicie dużo osiągnięć, przez 20 lat. Sporadycznie odbiera telefony od dziennikarzy, a nagle jak doszło do sytuacji, że jakaś powiedzmy sobie, dziewczynka w wieku jej córki do, 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 dotyka się niedozwolonego dopingu, i nagle dziennikarze pytają Monikę o zdanie 50 razy dziennie na ten temat. No i tak sobie myślisz, kurczę, gram trzy dekady w szachy pokonuje najlepsze zawodniczki na świecie i nikogo to nie interesuje, a tu nagle dochodzi do takiego skandalu i wszyscy mówią, wow, to jest ciekawe. No Taki może urok mas mediów, natomiast dla nas, szachistów, jest to troszkę przykre. A na koniec pozwolimy sobie jeszcze zahaczyć o taki wątek prywatny. Twoja żona, Marta, również jest szachistką. I czy ta wasza wspólna pasja jest takim spoiwem, czy wręcz przeciwnie, czasami wywołuje jakieś małżeńskie kłótnie? Zdecydowanie e, powiedziałbym, że spoiwem. Chociaż akurat, nawet jak teraz przyszedłem do domu, Marta prowadziła jakieś zajęcia, i dlatego e, przez internet szkoliła kogoś. Także zaczęliśmy parę minut później, e, bo, bo, bo właśnie tutaj e, szachami oboje się zajmujemy na, 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 na stopie profesjonalnej czy półprofesjonalnej, e, dość aktywnie. E, natomiast no, dla mnie, jako, jako osoby grającej w szachy. Może nie nierealne, ale trudne do wyobrażenia byłoby egzystowanie z osobą, która o szachach nie ma bladego pojęcia, bo... E Domyślam się, do jakich sytuacji mogłoby to prowadzić, że na przykład e, gram sześciogodzinną partię e, i, e, i rozmawiam z tą potencjalną nieznajomą, no, nie w szachy żoną e, i, 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 i nie chcę mi się o niczym innym myśleć, a ona tam mówi: Kupiłeś tutaj buraki przez internet czy coś tam. W sensie. No, to trzeba rozumieć, jak, jakie napięcia, emocje towarzyszą szachiście po partii i osoba, która tak z boku patrzy, mówi: No, co, skończyłeś, to już jest po. No, ale tak jak już o tym mówiliśmy, to nie jest tak, że to jest ciach, skończyłeś i idzie. No, zresztą żaden sportowiec, no jak się nawet z piłkarzami rozmawia po ważnych meczach, to oni nie śpią północy, bo rozpamiętują. A w szachach jest jeszcze gorzej. O tyle, że przez te pięć, cztery, no nawet trzy nie ma znaczenia, ile godzin partii my nie mamy możliwości krzykania. No, powiedzmy sobie, mniej cywilizowanego słowa, kiedy nam coś nie wychodzi, wyładować tych emocji, kopnąć nawet gdzieś tam sobie w barierkę, żeby dać ujście tej adrenalinie, nie, to się wszystko bardzo kumuluje w niezdrowej siedzącej pozycji i to w głowie siedzi także, jeżeli ktoś rozumie emocje no to dużo łatwiej się dogadać i mi się wydaje, że to nie jest przypadek, że, że właśnie sporo małżeństw, sporo naszych znajomych to są małżeństwa właśnie mieszane, że i, 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 i partner, no i mężczyzna i kobieta grają w szachy. Niekoniecznie wyczynowo, natomiast bo, bo to nie trzeba być jakimś jakąś parą arcymistrzów tak jak akurat u nas, natomiast to, to moim zdaniem bardzo pomaga kiedy, kiedy obie strony rozumieją to, co, co dzieje się w właśnie, jakie emocje do, towarzyszyły tej drugiej osobie podczas rozgrywania partii i tak dalej. No, nie wykluczam, ale tego już nie sprawdzę w tym życiu, że można funkcjonować inaczej, ale, ale wydaje mi się, że to byłoby ewentualne preludium do jakichś niesnasek. Mateuszu, serdecznie dziękujemy Ci za rozmowę, za czas. Miejmy nadzieję, że pandemia się skończy, ale popularność czaków cały czas z nami pozostanie. Też sobie tego życzę, także to są znakomite życzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.